17:15 minęła. Dzień dobry, witam Państwa, Marcin Bąk i zaczynamy program Wolne Głosy. A naszym gościem jest profesor Wojciech Polak, historyk, autor biografii Żółkiewski, Pogromca Moskwy. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam serdecznie. Więc będziemy mówili dzisiaj i o sprawach bardzo starych, i o sprawach bardzo nowych. Tą bardzo nową sprawę mam w tej chwili w ręku, bo książka, biografia pańskiego autorstwa, wydana przez Białego Kruka, jest stosunkowo świeża. Książka duża, gruba. Zdążyłem się z nią zapoznać. To była wielka przyjemność, lektura tej pozycji. Panie profesorze, sięga pan do wydarzeń z przełomu wieku XVI i XVII, opisując życie jednego z największych dowódców Polski, dawnej Polski szlacheckiej. Czy jest zapotrzebowanie na taką tematykę teraz, w XXI wieku? Tak, ja myślę, że zapotrzebowanie na historię nieco dawniejszą, a równocześnie ciekawą, fascynującą, istnieje. Tutaj trzeba podkreślić, że no przecież Polska w XVI, XVII wieku to było imperium nawet nie europejskie, ale światowe, prawda, które powierzchnią dochodziła do 1 000 000 km², była zresztą pewnym ewenementem na mapie Europy, jeżeli chodziło o swobody obywatelskie, czy o wolność sumienia, wyznania, głoszenia rozmaitych poglądów. Więc było to państwo wyjątkowe, państwo, które było bardzo odmienne od wielu państw europejskich, w których królował już absolutyzm. No tu mówię o wieku oczywiście XVII. Tak więc wiele jest osób zainteresowanych tą historią. Także wśród młodzieży to jest bardzo budujące. Jeszcze chwilę o książce, o wydaniu. Chciałem porozmawiać o tych elementach zewnętrznych. Na okładce książki mamy fragment obrazu, dość znanego. Kto się interesuje wiekiem XVII, na pewno rozpoznaje ten obraz dość dobrze. To jest tak naprawdę ostatnia chwila. Artysta w ten sposób oddał ostatnią chwilę, czy jedne z ostatnich chwil hetmana. To jest bitwa pod Cecorą, końcowa faza tej bitwy. I moje pytanie do pana profesora, czy to akurat dobry wybór tego obrazu, bo hetman był zdecydowanie hetmanem zwycięskim. Większość jego kariery militarnej to były zwycięskie bitwy, wręcz nawet ogromne sukcesy militarne, jak choćby Kłuszyn. Dlaczego zdecydowano o wybraniu tego obrazu? No, jedyna klęska w historii hetmana, którą zresztą życiem przypłacił, i znalazła się na okładce. Tak, to jest bardzo dobre pytanie. Hetman był autorem wspaniałych zwycięstw, był, można powiedzieć, geniuszem, jeśli chodzi o sprawy wojskowe. No, zwycięstwo pod Kłuszynem przecież było, można powiedzieć, arcydziełem sztuki militarnej. Był przy tym człowiekiem odważnym, człowiekiem zdecydowanym na śmiałe posunięcia, na które no, nie każdy, nawet doświadczony wódz, by się decydował. Ale poniósł klęskę, którą określamy umownie jako klęska pod Cecorą, bo to właściwie wszystko się wydarzyło na sporych obszarach Mołdawii. Poniósł tą klęskę już pod koniec swojego życia. No, trzeba podkreślić jedną rzecz, że klęskę poniósł z własnej winy. To jest tak, że często ludzie, którzy są genialni, którzy dokonują rzeczy wielkich, którzy wchodzą do panteonu najwybitniejszych dowódców, polityków, także czasami popełniają błędy. W końcu Napoleon też przegrał pod Waterloo na przykład, a miał na koncie wcześniej także parę przegranych bitew, mimo że był
także geniuszem militarnym. Więc tak to w życiu jest. Z jednej strony nadaje to Żółkiewskiemu pewien rys ludzki, prawda? No bo takie spiżowe postacie mogą nam się wydawać wprawdzie no, budujące i wzorcowe, ale trochę nudne. Z drugiej zaś strony, no popatrzmy na okoliczności śmierci Żółkiewskiego pod Cecorą, jak to określamy, chociaż tak naprawdę to on zginął niedaleko już Dniestru, rzeki Dniestr. Ta śmierć była śmiercią dla ojczyzny. Ten człowiek, który był tak zdolnym wodzem, tak naprawdę był niezwykle ofiarnym współpracownikiem króla, człowiekiem stojącym na wysokich stanowiskach, no bo był większość życia hetmanem polnym, potem także nawet został hetmanem wielkim. Był magnatem, ale no, my sobie kojarzymy, że magnat to prowadzi życie wygodne, prawda, ma pałac, ma ogromne posiadłości ziemskie. No tak było. Żółkiewski nie był człowiekiem biednym, był bardzo zamożny, ta jego rezydencja w Żółkwi była wspaniała, tylko zawsze zadaje to pytanie, no i co z tego? Ile on w tej rezydencji spędzał czasu u boku żony i dzieci? Niewiele, bo właściwie całe życie spędzał w wyprawach wojennych, w działaniach zapobiegawczych, na przykład w zaginięciu Tatarów do Rzeczpospolitej, więc musiał gdzieś stacjonować na Podolu, w Barze na przykład i pilnować południowych granic. Albo przy królu w czasie rokoszu sandomierskiego, albo przy królu w czasie sejmów lub posiedzeń senatu. Właściwie tego w domu nie było. On był nieobecny. I to był element ten właściwie podstawowy tego poświęcenia dla ojczyzny. Właściwie oddawał całe życie sprawom publicznym. I w gruncie rzeczy do końca był taki. Ta śmierć pod Cecorą, czy zawiniona przez niego, czy też nie, pewnie zawiniona, no bo popełnił tam pewne znaczące błędy, ale ta śmierć była także elementem tego poświęcenia. On był na nią gotów. W ostatnich listach pisał do swojej żony, że pewnie nie wyjdzie z tego wszystkiego już z życiem. To był pewien element funkcjonowania nawet tych największych ludzi w dziejach pierwszej Rzeczpospolitej. No można powiedzieć, co jest jeszcze najważniejsze w tym wszystkim? To, że oprócz biografii człowieka, oprócz jego życia jest jeszcze legenda. Żółkiewski przeszedł do legendy jako ten niezłomny wódz, który ginie za ojczyznę, który ponosi najwyższą ofiarę w obronie ojczyzny. I ta legenda Żółkiewskiego żyła przez całe wieki i właściwie żyje do dnia dzisiejszego. Sejm w roku 2019 rok temu ogłosił, że rok 2020, czyli 400. rocznica śmierci hetmana Stanisława Żółkiewskiego, będzie rokiem Żółkiewskiego, że szczególnie będziemy o nim mówić, pisać, rozmawiać. No powiem szczerze, ta epidemia, która nastąpiła, wiele planów pokrzyżowała, wiele rocznic storpedowała, więc może aż tyle nie mówimy o Stanisławie Żółkiewskim, ile powinniśmy mówić. Myślę, że ta książka trochę nadrabia te braki. No z całą pewnością bardzo wiele spraw porusza pan profesor w książce. Zwróciłem uwagę na opis edukacji tego młodego najpierw magnata, jakim był późniejszy hetman. Bardzo dokładnie tutaj pan profesor pokazuje, że to był człowiek jak na ówczesne czasy gruntownie wykształcony, przeszedł przez te stopnie trivium i quadrivium, znał języki, co było bardzo istotne. Natomiast ciekawi mnie też kwestia tego, co kiedyś nazywano naukami rycerskimi. Tutaj pan profesor specjalnie wiele nie poświęca miejsca temu, ale gdzieś na obrzeżach tej opowieści pana profesora widzimy, że Żółkiewski się pojedynkował, że jeździł konno. Czyli jak wyglądało to wychowanie magnackie pod kątem edukacji rycerskiej, czyli walka bronią, strzelanie z rusznicy, jazda konna. Jak to wyglądało w przypadku hetmana Żółkiewskiego?
No to były umiejętności praktyczne. No niewiele mamy przekazów, jak to wyglądało w praktyce, ale, ale musiał mieć preceptorów, specjalistów, którzy go kształcili także w tej dziedzinie. Natomiast jeżeli chodzi o, o te podstawy teoretyczne, no, on był samoukiem. Właściwie od młodości uczestniczył już w wyprawach wojennych. Uczestniczył przy wodzach bardziej doświadczonym, przy swoim krewnym Janie Zamoyskim, który powierzał mu początkowo mniej ważne funkcje, potem, potem bardzo ważne już w czasie wypraw wojennych, więc praktyka jest dobrą szkołą, aczkolwiek, aczkolwiek Żółkiewski był samoukiem w wielu dziedzinach, także w tej dziedzinie militarnej. Mówię, że był samoukiem, no bo tak, skończył szkołę średnią, ale w modelu kształcenia ówczesnego szlachcica była, były chociaż krótkie studia uniwersyteckie, najlepiej za granicą, prawda? Więc bogatsi magnaci wysyłali synów gdzieś tam do Padwy, czy Ferrari, czy na Sorbonę. Oni tam nie zdobywali tytułów, stopni naukowych, ale trochę sobie studiowali. Ojciec Żółkiewskiego uznał, że nie stać go na to. Żółkiewski na uniwersytetach nie był, no jego kuzyn Jan Zamoyski przecież wrócił z Padwy jako doktor obojga praw, prawda, ale Żółkiewski studiów żadnych nie odbywał, natomiast był samoukiem. Czytał mnóstwo książek, które woził ze sobą, także na wyprawy wojenne, także w czasie bitew miał ze sobą zawsze jeden czy dwa grube tomy. Była to często klasyka łacińska, Cyceron, Wergiliusz, szereg innych książek, także rozmaite traktaty dotyczące sztuki wojennej. On na tych traktatach się kształcił, on oczywiście także korzystał z nich w praktyce, no, czasami dodając jakieś nowe elementy związane ze współczesnością. Więc był to człowiek zakochany w kulturze klasycznej, zakochany w literaturze, zakochany w historiografii, człowiek, dla którego książki były czymś niezmiernie cennym. Zresztą zwracam tam uwagę, że kupował nowości, sprowadzał je specjalnie, płacąc duże pieniądze, bo przecież nie były to wtedy rzeczy tanie. Przemawiając, wypowiadając się, często używał cytatów z dzieł łacińskich. No, pisząc swój pamiętnik, wspaniałą rzecz, Początek i progres wojny moskiewskiej, który przeszedł do klasyki naszej historiografii i literatury. Mówiąc szczerze, to jest pomnik naszej literatury także, więc w tym dziele wzorował się na Juliuszu Cezarze. Zresztą Początek i progres wojny moskiewskiej pisany jest w trzeciej osobie. Tak jak komentarii de Bello Gallico zupełnie. Cezar też pisze w trzeciej osobie. Panie profesorze, ostatnie pytanie. Pisze pan w biografii Hetmana o jego wielkim przywiązaniu do religii katolickiej. Był szczerze wierzącym katolikiem. Widzimy na tym obrazie zresztą na półzbroi Hetmana krzyż kawalerski, tak jak większość husarzy nosiła, a jednocześnie był człowiekiem tolerancyjnym, nawet łożył pieniądze na cerkwie, które znajdowały się w jego włościach. Czy ta postawa była typowa dla ówczesnej szlachty polskiej, dla ówczesnej magnaterii polskiej? Tak. To było bardzo, bardzo typowe, nawet jeżeli każdy szlachcic mówi, nawet jeżeli mój sąsiad jest innego wyznania, jest prawosławny, czy jest ewangelikiem, to wcale nie jest powód, dla którego ja miałbym nie przyjaźnić z nim się, ja miałbym z nim nie zjeść kolacji albo współpracować dla dobra naszego, czy dla dobra wspólnego, dla Rzeczpospolitej. To była postawa powszechna, z małymi wyjątkami. Szlachta była tolerancyjna. Wbrew temu, co się potem pisało i do dzisiaj się czasem pisze, Zygmunt III też był władcą tolerancyjnym, bardziej niż nam się wydaje.
Tak więc Żółkiewski był człowiekiem tolerancyjnym, ale nie był jakimś szczególnym wyjątkiem w tamtych czasach. Warto sięgać do historii tego okresu, kiedy, jak pan profesor powiedział, Polska była imperium, kiedy rozdawała karty. No, dzisiaj jesteśmy w trochę innym położeniu. Warto czasem sięgnąć do przeszłości. Panie profesorze, dziękuję za przede wszystkim za książkę, która wyszła spod pańskiego pióra, i dziękuję za wypowiedź dla telewizji Republika. Miłego dnia życzę. Dziękuję serdecznie. Także wszystkiego dobrego życzę. Ja także państwu dziękuję za tą część wolnych głosów, ale za chwilę po krótkiej przerwie widzimy się ponownie.